z tańszych biletów w ogóle w ostatnich latach, a już nie wspominając o meczu inaugurującym sezon. Sprzedaż rozpoczynamy biletów już od jutra, czyli od 20 marca, od godziny 9 rano. Bilety będzie można nabyć w naszych sklepach Kibica w Centrum Handlowym Auchan oraz w galerii Focus Mall oraz to, do czego zachęcamy, na stronie www.biletynafalubas.pl. Można to zrobić nie wychodząc z domu, drukując bilet i odbijając go potem na bramce wejściowej na stadion. Na tej stronie znajdą wszyscy kibice też pełen opis tego, co jest na stadionie, wszystkich cen biletów i wszelkich innych informacji, jak dojazd na stadion i tak dalej. W związku z czym naprawdę bardzo mocno prosimy o to, żeby nagłaśniać stronę www.biletynafalubas.pl, żeby jak najwięcej ludzi w ten sposób kupowało bilety, wszystkim będzie łatwiej i wygodniej. Tak jak Kamil mówił, główna cena biletów, czyli tych biletów, które obowiązują na największą ilość miejsc na stadionie, czyli na sektory K1, B do G oraz H1 do H3, to jest bilet normalny 25 zł, ulgowy 15, dziecięcy 10. Sektory A1, A2 za startem normalny 35, ulgowy 25, dziecięcy 10. Sektory IJ 45, 30, 10. Sektor VIP 100, normalny 10 zł, bilet dziecięcy też z gwarancją miejsca. Wszystkie te informacje dostaniecie Państwo na swoje skrzynki pocztowe, żebyście mogli je zamieścić. Nowością jest sektor rodzinny, czyli sektor C, na którym bilety kupuje się niejako w pakietach. Są to pakiety od 2 do 6 maksymalnie biletów, czy uprawniające do wejścia od 2 do 6 osób. Minimum jedna osoba dorosła plus dzieci, do 5 nawet, tak żeby razem to dało 6 osób. Lub dwie osoby dorosłe plus dwójka, trójka lub czwórka dzieci. Jak to wygląda? Wygląda to w ten sposób, że osoba dorosła płaci bilet normalny. Dzieci do 13 roku życia płacą złotówkę. W przypadku, kiedy przychodzą dwie osoby dorosłe, nie musi to być małżeństwo, może być dwóch kolegów, którzy po prostu przyjdą ze swoimi dziećmi. Pierwsza osoba dorosła kupuje bilet normalny, druga osoba dorosła kupuje bilet ulgowy. Dzieci wchodzą za złotówkę, co nam daje wejście na inauguracyjny mecz PGE Ekstra Ligi dla dwóch osób dorosłych i czwórki dzieci za 44 zł. Więc mam nadzieję, że to będzie taka dobra odpowiedź na pojawiające się często argumenty o tym, że bilety są drogie. Dzisiaj wejście dla 6 osób za 44 zł na stadion. Uważam, że to jest bardzo dobra cena i liczymy, że rodziny z dziećmi na tej inauguracji na meczu z PGE Stal Rzeszów się pojawią. Sektor C, czyli sektor rodzinny, będzie od tego roku wyglądał troszeczkę inaczej, a nawet mocno inaczej niż inne sektory na stadionie, z tego względu, iż będą tam osoby, które będą odpowiadać za animację dla dzieci. Jesteśmy świeżo po spotkaniu z koordynatorami szkolnymi, którzy mają nowego opiekuna. Wiemy, że ci koordynatorzy będą zaangażowani w to, żeby ten sektor tętnił życiem, żeby dzieciaki się dobrze bawiły. Będą tworzone przez dzieci oprawy meczowe, będą różni partnerzy, którzy będą włączać się do wspólnych akcji na sektorze rodzinnym. I tak partnerem pierwszego spotkania na sektorze rodzinnym jest Toyota Zielona Góra. Z atrakcji będzie między innymi samochód Toyota Yaris, który dzieci za wieżyczką, tam będą zlokalizowane też wszystkie atrakcje dla nich, będą go malowały mazakami w barwy klubowe. Tak jak im się to tylko rzewnie spodoba, następnie ten samochód wyjedzie też do prezentacji. Poza tym będzie ustawiony namiot, w którym przed meczem na specjalnie przygotowanych plakatach autografy rozdawać będą
osoby, które jeszcze wskażemy, najprawdopodobniej będzie to Patryk Dudek i ktoś jeszcze. Na pewno nie będą to zawodnicy, którzy biorą udział w pierwszym meczu z wiadomych względów. Natomiast dwie, trzy osoby na 100% będą oddelegowane, żeby już dłuższy czas przed meczem można było do nich podejść, wziąć plakat, autograf, zdjęcie i chwilę porozmawiać. Wracając do rzeczy, które już na stadionie były, a których dawno nie widzieliśmy. Widowisko przedmeczowe uświetni występ zespołu Samowar, skądinąd bardzo dobrze tutaj znanego, który już tutaj nieraz grał, z utworami dedykowanymi pod nasz klub, pod naszych zawodników. Wspólnie z firmą Speedway Nostalgia.pl organizujemy również już godzinę, półtorej przed meczem wystawę zabytkowych motocykli żużlowych Stare Jawy ze stojącymi silnikami GM-y, Godeny, Fisy, Japy, Westlake'i, naprawdę pełna gama motocykli żużlowych, które przez lata były używane przez żużlowców, również GM-y, kilka modeli, naprawdę rewelacyjna sprawa, miałem okazję tą wystawę widzieć na żywo, myślę, że nie lada gratka dla wszystkich kibiców żużla, to oczywiście będzie darmowe w cenie biletu na terenie stadionu. Poza sektorem rodzinnym z tyłu za wieżą będą też różne gry i zabawy prowadzone dla dzieci, czyli nasza tak zwana strefa falubaziaka, która już nieraz pojawiała się przy różnych imprezach organizowanych poza stadionem, tym razem w samym sercu W69, tam gdzie będzie największa ilość dzieci. Tam te wszystkie atrakcje będą zapewnione, a pamiętajmy, że od tego roku poruszanie się po stadionie będzie swobodne, nie przypisane tylko do sektoru, w którym ma się zakupiony bilet, w związku z czym z tych atrakcji będzie mógł skorzystać każdy, kto kupi bilet i wejdzie na stadion. Bardzo fajną akcję prowadzimy też z Gazetą Lubuską, czyli dziecięca eskorta Falubazu, 7 dzieci, która wygra to głosowanie, wyprowadzi naszych zawodników do prezentacji. Poza tym szykujemy zupełnie nową oprawę muzyczną spotkania, masę konkursów, kilka naprawdę fajnych między biegami. Będziemy w tych przerwach, tych dłuższych na równanie toru, o tych wszystkich rzeczach będziemy informować na bieżąco, natomiast już dzisiaj możemy zapewnić, że widowisko na Spar Arenie będzie nieporównywalnie inne do tego, do którego byliśmy przyzwyczajeni przez ostatnie lata, więc jeżeli do tego wszystkiego dojdzie jeszcze dobry wynik naszej drużyny, w co mocno wierzymy, myślę, że na kolejne mecze również wszyscy z wielką radością powrócą. Podczas meczu sparingowego ze Stalą Godów zostanie zaprezentowany nowy Kevlar, którym nasza drużyna będzie ścigać się w tym sezonie PGE Ekstraligi, oraz odpowiadając też na zapytania kibiców, informujemy, iż w tym roku nie odbędzie się prezentacja drużyny. Z prostego względu przyszły czasy dużych oszczędności i wynajmowanie dzisiaj dużej sali, robienie dużego show, do którego przez lata przyzwyczailiśmy, skalkulowaliśmy, że w tym roku może nie ma po słabszej końcówce sezonu aż takiego też parcia, a i finanse klubu każą powiedzieć, że być może w tym roku tego nie zrobimy, żeby w przyszłym roku uderzyć z podwójną siłą. Jakie barwy będą miały te kewlary? Barwy? Czy to tak niespodzianka? Wszystko pokażemy na sparingu. Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękujemy bardzo. Dobra.